Podsiadło Kotarski Podcast zapraszają do wysłuchania opowiadania Radosława Kotarskiego pod tytułem Częściowo udane samobójstwo. Czyta Mariusz Bonaszewski. Jeśli mógłbym wybierać, najchętniej strzeliłbym sobie w łeb. W necie przeczytałem, że jak założysz kask, to mózg nie rozbryzgnie się dookoła i rodzina będzie miała mniej sprzątania. Jakby mnie miała znaleźć matka. Wolę z kaskiem jak ojciec bez kasku. A do tego wcześniej wysmarowałbym ściany głównym, żeby miał więcej roboty. Chociaż pewnie i tak kazałby pościerać matce. Ani kask, ani gówno się nie przydadzą, bo aby strzelić do łba zamkniętego w kasku, trzeba mieć czym strzelić. A żeby mieć czym strzelić, trzeba mieć łeb, by skądś wziąć pistolet. A do tego nie mam teraz ani czasu, ani uba. Jedno jest pewne. To i tak się stanie. I tak się stanie. Trzydzieści dwa lata na tym łez dole to 32 lata za długo. Trzydzieści dwa lata jak stary zapyziały mebel. A może i gorzej, bo nad meblem ktoś się w końcu zlituje, wyrzuci na śmietnik i w mieszkaniu jakoś przestronniej. Nad żałosnym gratem, na którego mówię ja, nikt się nie użali, bo ten żałosny grat na litość nie zasługuje. Sam się musi wynieść na śmietnik, i na śmietnik się wyniesie. Najpóźniej, w najbliższe urodziny. Matka popłacze, ojciec poudaje, że popłacze, a kotem się zaopiekują. Mój pokój przerobią na gościnny. Ciotka nie będzie musiała spać na kanapie, kiedy znowu przyjdzie, żeby wszystkich powkurwiać. Dobrze się wyśpi, to i może lepsze akcje odwali. Ostatnio dała mi pod choinkę kalendarz i dziesięć minut pieprzyła o tym, jaki on drogi, bo skórzany. Nie zauważyła, że na drugiej stronie, jak byk znajdował skórzany. Nie zauważyła, że na drugiej stronie jakby znajdowało się logo producenta okien, u którego pracuje, i to z jebitnym hasłem więcej niż okna. Znaczy, że co? Że te okna raka leczą? Darmowe gówno dała, a puszyła się jakby prezentowała diament najdroższemu siostrzeńcowi. Ona ma dostać mój pokój? po moim trupie. To przemyślałem. Gardła sobie niepoderżne, bo od dziecka boję się widoku krwi. Pod pociąg nie skoczę, bo niechę sobie niepoderżne, bo od dziecka boję się widoku krwi. Podpociąg nie skoczę, bo nie chcę narobić problemów maszyniście. Wieszać się nie będę, bo nie ma w tej galaktyce żyrandola, który na kawałku sznurka utrzyma 152,5 kg żywej wagi. Z takim cielskiem dałbym nawet radę belce stropowej. Już słyszę śmiech ratowników wezwanych do grubasa z połamanymi nogami. Chciał pokonać życie, pokonała go druga zasada dynamiki Newtona. Pewnie dlatego Gering otruł się zanim zdążyli go powiesić. W necie przeczytałem, że najłatwiej skoczyć z czegoś wysokiego. Najwyższe miejsce w tej pożal się Boże mieścinie to pożal się Boże wieżyczka starego pożal się Boże kościoła. Przy okazji to nasza największa atrakcja turystyczna. Prawdziwa duma. Zwłaszcza po tym, jak dwa lata temu z rzeczonej wieżyczki spadł proboszcz. Bóg się nad nim zlitował, bo przeżył. Później mówił, że to interwencja boska, by dalej mógł pełnić posługę. Ale wszyscy wiedzieli, że to interwencja dwóch promili we krwi, bo pijany ma większe szanse przeżycia niż trzeźwy. Co by nie mówić, mój przedskoczek pokazał, że na tej skoczni sukcesu nie osiągnę. O innych skoczniach szkoda gadać. Tu nawet nie ma jakiegoś większego pagórka oto moje szczęście urodzić się na największej, jebanej nizinie w Europie. Jak ktoś ma tu osiągać szczyty, jak w życiu żadnego nie widział? Sprawa postanowiona trzeba doprowadzić ją do końca. Chociaż jedna rzecz w przegranym życiu przegranego przegrywa może się udać tylko jak. Prawdziwy facet wbiłby sobie nóż w brzuch i przekręcił parę razy. Pizdeczki dla odmiany muszą kombinować, a pizdeczki klasy mistrzowskiej muszą kombinować bardziej. Ja nawet bym sobie igły z insuliną w i przekręcił parę razy. Pizdeczki dla odmiany muszą kombinować, a pizdeczki klasy mistrzowskiej muszą kombinować bardziej. Ja nawet bym sobie igły z insuliną nie wbił, gdybym od tego całego żarcia cukrzycy dostał. Na samą myśl o ukłuciu czuję mdłości. Nie przeszkadza mi to jednak pochłonąć resztek pizzy z wczoraj. Ojciec kupił ją w przypływie dobrego humoru, gdy wracał z pracy. W końcu trzeba było dużą kapliczjozą uczcić niebywały sukces trzydziestopięciolecia na stanowisku popychadła na poczcie. Matka się na niego wkurzyła za tę pizzę, bo ugotowała odświętny obiad. Widziałem, ale udawała, że nic się nie stało. Historia jej życia: mąż porażka, syn popsuty, ale nic się nie stało. Kazała usiąść wszystkim do stołu. Nieczęsto się to zdarza. Wolę jeść w swoim pokoju i nie patrzeć na człowieka, którym zaczynam się stawać. Żałosne, tragiczne i chujne. Promyk nadziei na pomyślne załatwienie tematu pojawił się dwa tygodnie przed moimi urodzinami. Obudziły mnie jakieś hałasy dobiegające z kuchni. Brzmiało jak gdakanie kury, zanim zostanie z niej tylko rosół. W sumie to nie pomyliłem się aż tak bardzo. To moja ciotka, wschodząca gwiazda przemysłu okiennego, o czymś rozprawiała. Na pewno o czymś, co ma ogromne znaczenie dla ludzkości. Przewaliłem się na drugi bok, zakryłem ucho poduszką i starałem się nie słuchać tego całego pierdolenia. Czasami się zastanawiam, czy to nie jakaś genetyczna wada przypadkowe połączenie układu krwionośnego z ośrodkiem mowy? Przestajesz gadać, staje serce. W takim wypadku sprawa jest przegrana ciotka będzie tak pierdolić do śmierci. Mimo wszystko, jakoś chyba udało mi się znowu zasnąć bo nie zauważyłem, gdy matka weszła do pokoju na świecie, do której nie czuję niechęci. Ciocia zaraz pojedzie to chociażbyś wstał i się przywitał. Nie odpuściła. A przecież zdawkowy dzień dobry w moim wykonaniu nie wpłynie szaleńczo na poprawę jakości życia ciotki. Na pewno nie wpłynie na jakość mojego, na które przykleiłem dwutygodniową datę ważności. Jednak lata wychowania do pustego posłuszeństwa i słuchania starszych zrobiły swoje. Uwolniłem łóżko od 152 kg obciążenia i w samych gaciach powlokłem się do kuchni. Nie mam odwagi rozcharatać brzucha nożem, to chociaż powkurzam gdaczące kury brakiem koszulki i spodni. Dobry. Przerwałem gdakanie i wkroczyłem do kurnika. Cisza. Jedna sekunda, dwie, trzy. Ciotka biła rekord w długości milczenia. Jak ty wyglądasz? Matka przerwała bicie rekordu. się spóźnię, to zamkną i cały wyjazd przepadnie. Jaki wyjazd? Sam siebie zaskoczyłem tym pytaniem. W normalnych warunkach, jakiekolwiek zdanie wypowiedziane przez moją ciotkę, miałbym w dalekim poważaniu. Ale za dwa tygodnie umrę, więc nie działam w normalnych warunkach. Jedziemy z twoją mamą do zakopanego na taki wyjazd, co tylko musisz posłuchać prezentacji o garnkach, a tak to wszystko organizują i autokar, i nocleg. Nawet tych garnków nie musisz kupować, ich ryzyko, bo nawet jak sprzedadzą jeden komplet, to im się chyba opłaca. A my nie musimy kupować, bo trzeba tylko wysłuchać, a nie trzeba kupować. No właśnie w potok niepotrzebnych słów, ciotki, wtrąciła się matka. Miałam ci mówić, bo wiesz, to by wypadło w twoje urodziny, ale jeśli chcesz, żebym została, to powiedz ciocia najwyżej sama pojedzie chyba żartujesz. Bo wiesz, to by wypadło w Twoje urodziny. Ale jeśli chcesz, żebym została, to powiedz ciocia najwyżej sama pojedzie chyba żartujesz. Mi samej te garnki na pewno wcisną, a razem się obronimy bo przecież wcale nie musimy ich kupować. Ale wiesz, ich ryzyko oni w końcu organizują ten wyjazd i znów się odpaliła. Przestałem słuchać i zacząłem się zastanawiać co w tej sytuacji będzie większą stratą? To, że matka wróci z kompletem garnków za trzy tysiące, czy może, że nie będzie jej w mojej urodziny. Ale w sumie wtedy to nie ona mnie znajdzie. Nadal nie wiedziałem, jak to zrobię, ale byłem pewny, że najpóźniej w dniu moich urodzin wymyślę jakiś sposób. Z matką na wyjeździe może rzeczywiście będzie łatwiej. Daj spokój, mamo. Jedź, odpocznij. I postaraj się wrócić bez garnków. Starała na pewno mamy już całkiem dobre garnki. Przecież wiesz, że nie o to mi chodzi, zacietrzewiła się. Pytałam, czy na pewno nie będzie ci przeszkadzało, że zniknę na parę dni i to akurat w twoje urodziny. Nie będzie mi przeszkadzało, naprawdę. Dobrze, odetchnęła matka. W sumie to przecież i tak nie będziesz sam. Jest ojciec. Tego nie przewidziałem. Ostatni dzień swojego życia mam spędzić w jego towarzystwie? Nie ma kurwa szans. Już wolałbym wysłuchać prezentacji o garnkach i zaraz po niej umrzeć z zażenowania. Przynajmniej wcześniej bym góry zobaczył. Właśnie, góry. Może nie są takim głupim pomysłem. Jakoś przecież muszę to zrobić, więc żadna różnica czy zrobię to w tym kurwi dołku, czy na samobójczych wczasach. Przemknęło mi nawet przez czy zrobię to w tym kurwi dołku, czy na samobójczych czasach. Przemknęło mi nawet przez myśl, żeby pojechać z matką i ciotką, a potem oddalić się od reszty wycieczki. Ale nie, spędzenie paru godzin w autokarze z emerytkami więzionymi na rzeź garnkami, nie wchodziło w grę. Jaką trzeba być porażką, aby w taki sposób dojechać do swojej ostatniej stacji? Sam fakt, że w ogóle to rozważałem, jest kolejnym powodem, by świat został ode mnie uwolniony. Już niedługo. Jedyne, co trzeba zrobić, to znaleźć jakieś sensowne góry. Najlepiej gdzieś dalej, aby nie ściągnęli mojej matki na identyfikację zwłok tylko dlatego, że jest blisko. W sumie powinienem te góry wymyślić dawno temu, ale jestem synem kretyna, więc nie mam łatwo. Po tej jakże inspirującej wymianie zdań, miał dostać poranną porcję głaskania pod brodą, więc poranną porcję głaskania pod brodą dostał. Przy akompaniamencie mruczenia wpadłem na pomysł, że w górach mogę nawet upozorować wypadek. Nikt nie będzie wytykał matki palcami, że urodziła popsutego syna, który skończył ze sobą. Był tylko jeden zasadniczy problem. Nie miałem siły ani ochoty na jakikolwiek wyjazd. Najchętniej wszedłbym na wysoki klif, który akurat przejeżdżałby obok mojego domu. Szybki skok i niech klif jedzie dalej do innego miasta, oczyszczać świat z porażek mojego pokroju. Musiałem się jednak skupić, bo jedyne, co trzymało mnie przy życiu, to wizja jego zakończenia. Nie przeżyłbym, gdyby się nie udało. Znaczy, przeżyłbym, i to byłoby najgorsze. Jedyne miejsce, jakie chciałem kiedykolwiek w życiu zobaczyć, to Australia. Nie przeżyłbym, gdyby się nie udało. Znaczy, przeżyłbym, i to byłoby najgorsze. Jedyne miejsce, jakie chciałem kiedykolwiek w życiu zobaczyć, to Australia. Pierwsze Igrzyska Olimpijskie, które pamiętam, odbywały się w Sydney i przykuły mnie do telewizora jak swojego niewolnika. Byłem zafascynowany obrazkami przedstawiającymi przedziwną budowlę z białymi łuskami. Ojciec nie wiedział, co to jest, bo sam jest debilem, więc matka wyjaśniła mi potem, że to budynek opery. Byłem wtedy najbliżej wielkiego świata, bo jedyna opera, której dotąd doświadczyłem, to ta, gdy matka znalazła papierosa w moim tornistrze. Sydney wydało się więc niezłym rozwiązaniem, ale mało realnym. Pomyślałem, że cena biletu do Australii jest pewnie kosmiczna, a ja nie mam za dużo oszczędności. Jakże wielkie było moje zdziwienie, gdy okazało się, że bilet kosztuje tylko 1200 euro i to w obie strony. Mimo, że z opcji powrotu nie skorzystam, postanowiłem go kupić. Australijscy celnicy mogliby przecież zawrócić mnie na granicy, myśląc, że desperat kupuje one-way ticket, by od razu wystąpić o socjal w lepszym świecie. Zarezerwowałem lot i tani hotel na obrzeżach. Powiedziałem matce, że jej wyjazd zainspirował mój i na urodziny spełnię swoje marzenie o locie do Sydney. Prawie sam w to uwierzyłem. Ucieszyła się i odparła, że wypad dobrze mi zrobi, że wypad dobrze mi zrobi. Nie przypuszczała nawet jak bardzo. Tydzień później siedziałem w autobusie do Warszawy. Podróżowałem w towarzystwie taniej siły roboczej, która jechała do stolicy budować wyższe PKB ojczyzny. Do wylotu miałem parę godzin, ale zamiast zwiedzać miasto, jak jakiś śmieszny turysta, postanowiłem przeczekać w lotniskowym McDonaldzie i pograć na telefonie w zombiaki. Trzy zestawy McDouble później zapinałem już pas w samolocie. Myślałem o pozycji, w której się znalazłem. Tyle godzin lotu tylko po to by skoczyć ze skały na końcu świata. Pojebało mnie zupełnie. Nawet nie wiedziałem, czy tam są w ogóle jakieś skały. Jakim trzeba być idiotą, żeby nie sprawdzić tego przed wylotem? Uspokoiła mnie dopiero myśl, że jeśli w Sydney nie znajdę żadnych skał, to rzucę się pod pociąg A być idiotą, żeby nie sprawdzić tego przed wylotem. Uspokoiła mnie dopiero myśl, że jeśli w Sydney nie znajdę żadnych skał, to rzucę się pod pociąg. Nie będę przejmował się losem australijskiego maszynisty, którego pewnie wyślą dzięki mnie na urlop. Nie ma za co. Byłem wykończony i psychicznie i fizycznie, więc zasnąłem niedługo po starcie. Obudziła mnie dopiero stewardesa, która kazała mi wyprostować fotel przed międzylądowaniem w Dubaju. Grzecznie posłuchałem, bo te trzy centymetry odchylonego oparcia na pewno będą miały fundamentalne znaczenie, gdybyśmy zderzyli się z ziemią. Do następnego lotu miałem 10 godzin, i przez moment pomyślałem, że w sumie fajnie byłoby wyjść do miasta, ale nie znalazłem na to siły. Znowu czekałem w lotniskowym McDonaldzie. Teraz jednak stało się coś dziwnego. Podszedł do mnie zupełnie obcy człowiek. Poczułem się rozpracowany i wpadłem w panikę. Nie chciałem tłumaczyć się z moich planów nieznanemu facetowi, ale nie mogłem oprzeć się współczującemu wyrazowi jego twarzy. Momentalnie dostrzegł moje rozbiegane spojrzenie i odezwał się tym razem po angielsku. Sorry, can I take this chair? Krzesło. Chciał krzesło, a ja prawie dostałem zawału. Kiwnąłem tylko głową, a on wziął co chciał i sobie poszedł. Pozostałe godziny spędziłem na graniu w zombiaki. Kiedy siedziałem już w samolocie lecącym bezpośrednio do Sydney, poczułem, że śmierdzę potem. Nie była to wina długiej podróży, a tego typa od krzesła, który zestresował mnie niepotrzebnym gadaniem. Pewnie także przez niego wyobraziłem sobie, że obok mnie siedzi kobieta, z którą, za z którą zaczynam rozmawiać. Pyta, dlaczego lecę do Australii, a ja w przypływie szczerości opowiadam o samobójczej misji. W jej oczach jestem jak japoński kamikadze. W końcu kobieta znajduje sposób na to, by odwieźć mnie od moich planów, chociaż na początku rozmowy zastrzegłem, że nie ma na to żadnych szans. Całość skończyłaby się hollywoodzkim happy endem, gdyby nie to, że żadna kobieta koło mnie nie siedziała i z żadną też nie rozmawiałem. Nie licząc stewardesy, która zapytała, czy czegoś się napije i czy nie potrzebuje przedłużacza do pasa bezpieczeństwa. Zrobiła to z tak rozbrajającym uśmiechem, że poczułem się niemal dumny z mojej kolekcji 152 misternie zebranych kilogramów. Fajna dziewczyna, może spotkamy się w kolejnym wcieleniu. Chociaż jak znam życie, ona będzie pięknym syjamskim kotem, a ja, że Recepcjonista za to zdziwił się, że przeleciałem cały świat z tak małą walizką. Nie wiedział, że nie planuje zostać długo. Do moich urodzin pozostały tylko dwa dni, więc trzy koszulki i cztery pary majtek były wystarczającą zapobiegliwością. Szedłem do pokoju, położyłem się na łóżku i zasnąłem w ubraniu. Śniło mi się, że lecę i było mi dobrze. Potraktowałem to jak potwierdzenie: jestem na właściwej drodze. Wstałem i rozpakowałem walizkę. Wszystkie ubrania pokrywała warstwa sierści mojego kota. Mały wariat pewnie przespał się w walizce. Na szczęście go w niej przypadkowo nie zamknąłem. Gdyby się okazało, że przeleciałem 15 tysięcy kilometrów z martwym kotem w walizce, pozbyłbym się wszelkich wątpliwości. Wątpliwości że trzeba było jednak rzucić się pod wątpliwości, że trzeba było jednak rzucić się pod pociąg relacji Suwałki-Warszawa bez kombinowania. Australii się zachciało. Dzień przed moimi urodzinami postanowiłem spędzić na szukaniu odpowiedniej miejscówki. Niestety Sydney okazało się niemal tak płaskie jak moja rodzinna Pipidowa. Błąkałem się przez parę godzin, wypatrując czegokolwiek, co mogłoby się nadać, bez rezultatu. Na brzegu od wody dzielił murek wysoki na jakieś 30 cm. Równie dobrze mógłbym skoczyć do wanny, efekt byłby podobny. Przy okazji natknąłem się na budynek opery. Spoko, ale dupy nie urwał. W telewizji wyglądał jakoś dostojniej. W oddali zauważyłem większe skały. Ale nie miałem siły na dalsze szwędanie się. Postanowiłem wrócić do hotelu i trochę pogooglować. Nie było... W oddali zauważyłem większe skały, ale nie miałem siły na dalsze szwendanie się. Postanowiłem wrócić do hotelu i trochę poguglować. Nie było czasu na pomyłki. Miałem 24 godziny na znalezienie skoczni i dokończenie dzieła. Przez moment przemknęło mi przez głowę, żeby po prostu wjechać na w miarę wysoki budynek i z niego skoczyć, ale odpuściłem. Za dużo świadków. Matka dowiedziałaby się, że to samobójstwo, a nie wypadek. Nie po to przemierzyłem pół świata. W drodze powrotnej do hotelu kupiłem dużą pizzę na ostatnią wieczerzę. Pochłonąłem ją w pięć minut. Australijska capriccioza okazała się niewiele lepsza od polskiej. Oby skały mieli lepsze. Skupiłem się na szukaniu informacji. Pięć minut później miałem odpowiedź. Tak nazywa się miejsce opisywane jako gorący punkt samobójców w Sydney. Ładne hasło, jak z folderu reklamowego dla desperatów. Na zdjęciach prezentowało się całkiem nieźle. Kawał wysokiego klifu, a pod spodem woda lub do wyboru ostre skały. Nie miałem wątpliwości, co wybiorę. Resztę wieczoru spędziłem na przejściu ostatniego poziomu w zombiakach. Jak to się pięknie złożyło tu koniec i tu koniec. Gdyby moje życie było grą komputerową, to z gatunku tych chujowych. Takich, których nikt nie chce i w które grają tylko dzieciaki rodziców skąpiących pieniądze na coś fajniejszego. Taka gra nigdy nie powinna ujrzeć światła dziennego. Psułaby wszystkim humor przez mnóstwo błędów i niedoróbek. Nie dałoby się w niej wygrać. Jedyne, co możesz zrobić, to... nie dałoby się w niej wygrać. Jedyne, co możesz zrobić, to ją wyłączyć. Dlatego w moje ostatnie urodziny stoję przy barierce, której przeskoczenie będzie moim ostatecznym wysiłkiem. Udaję turystę, chociaż nie bardzo mam przed kim udawać. Jest blady świt i prawie nikt się tu nie kręci. Nie mam już na nic siły. Pokonanie tej barierki pochłonie całą energię, ale dam radę. Nie boję się. Widziałem kiedyś w necie, jak Ruscy chodzą po opuszczonych wieżach i od samego widoku pociły mi się ręce. Teraz nie pocę się wcale. Niewiele czuję. Wiem, że za moment nastąpi koniec. Czekam na to, bo koniec jest spokojem, a ja właśnie chcę spokojkę jedną ręką. Potem dokładam drugą. Jest zimna. Wschodzące słońce nie zdążyło jej jeszcze ogrzać. Dźwigam się ostrożnie na stopach. Wraca i czuję, że będzie łatwiej niż mi się wydawało. W głowie mam pustkę. Próbuję złapać strzępek jakiejś myśli i zapamiętać ją jako ostatnią. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to nadzieja. Nadzieja, że będą kupowali kotu dobrą karmę, a nie tę tańszą, której nie lubi. Wiatr owiewa moją twarz. I przypomina, po co tu jestem. Po koniec. Po spokój. Przenoszę ciężar na ręce, znów się dźwigam i nagle czuję jakąś moc, która pcha mnie w innym kierunku, ale już nie mogę się wycofać. Nie mam w sobie pragnienia życia, więc napieram na barierę, nie mogę się wycofać. Nie mam w sobie pragnienia życia, więc napieram na barierkę mocniej, prostując ręce, i znowu czuję nacisk, który sprowadza mnie na ziemię. Co do licha. Odwracam się i widzę jakiegoś starego faceta, trzymającego dłoń na moim barku. Waży na oko nie więcej niż 50 kg, a trzyma moje 152, jakby robił to całe życie. Wbijam w niego wzrok i słyszę, jak mówi. Do you want some tea? Co? Zdezorientowany odpowiadam po polsku. Do you want some tea? powtarza staruszek. Dochodzę do siebie i orientuję się, że idę z nieznanym gościem w nieznanym kierunku. Co tu się do kurwy nędzy dzieje? Facet nie przestaje mówić, a ja go słucham, bo mnie nauczyli, że starszym się nie przerywa. Docieramy do Białego domku, który jak się okazuje, należy do niego. Siadamy na ratanowych krzesłach, sprawiających wrażenie, jakby były dla nas specjalnie przygotowane. Ze środka wyłania się siwa kobieta w okularach. W rękach trzyma dwa kubki herbaty. Kubek parzy mnie w dłonie, a herbata parzy mi gardło. Mimo to piję tak łapczywie, jakbym nie pił niczego od tygodni. Facet mówi, że ma na imię Don i pyta o moje imię. Nie odpowiadam. Jedyne, o czym myślę, to że Don był owszem, ale w ojcu chrzestnym, nie w pieprzonej Australii. Jak się okaże, że gość na nazwisko ma Corleone, to przynajmniej będę pewny, że to jakiś chory sen. Nie przeszkadza mu moje milczenie. Słucham o morskich przygodach w czasie wojny, sprzedaży ubezpieczeń po wojnie. I o tym, że życie może być czasami trudne. trudne. Nie wierzę w to, co się dzieje. Nie mogę pozbierać myśli. Odpowiadam półsłówkami, a on cały czas się uśmiecha i kiwa głową. Nie wiem, ile trwa ta rozmowa. Może trzy minuty, a może trzy godziny. Don wypytuje mnie o szczegóły mojego życia. Chyba naprawdę go to interesuje. Słucha mnie, jakbym był najciekawszym człowiekiem na świecie. Gdy słyszy o mojej matce, prosi, żebym do niej zadzwonił i powiedział, że wszystko u mnie dobrze. Upewnia się, że wybieram numer, i oddala się, zapewniając, że zaraz wróci. Słyszę sygnał połączenia, który drenuje mi czaszkę, jak najtwardsze wiertło. Potem kolejny sygnał i jeszcze jeden. Czuję łzę, która spływa mi po policzku. Cieszę się, że matka nie odbiera, bo gardło mam tak ściśnięte, że nie wydobyłbym z siebie słowa. Która spływa mi po policzku. Cieszę się, że matka nie odbiera, bo gardło mam tak ściśnięte, że nie wydobyłbym z siebie słowa. Sygnał urywa się nagle i słyszę, no, w końcu. Nie odpowiadam. Nie mam siły. Już myślałam, że o starej matce zapomniałeś, bo nic się nie odzywasz, jak lot i pobyt. Nie chciałam dzwonić, żeby impulsów nie nabijać, ale dzisiaj na urodziny to by mi tak zadzwoniła. To już nie jedna łza. Pojawia się druga, potem trzecia i czwarta. Czuję spokój, a w mojej głowie gra muzyka najpiękniejsza. Głos mamy z końca świata. Halo. Jesteś tam? Dopytuję. Mamo, próbuję brzmieć normalnie. Kupiliście <śpiewanie> Historia przedstawiona w tym opowiadaniu Składa się ze strzępków prawdziwych historii, prawdziwych ludzi. Relacje niedoszłych samobójców nie pozostawiają złudzeń, że życie może być trudne, a jego zakończenie wydaje się jedyną sensowną opcją. Na szczęście tak nie jest. Jeśli w Twojej głowie pojawiają się podobne myśli, poproś o pomoc. Nie lekceważ tego. Nie lekceważ także wołania o pomoc ze strony innych. Jakkolwiek może wydawać się to nieprawdopodobne, to historia Dona z Sydney jest prawdziwa. Donor uratowali od samobójstwa setki osób, oferując kubek ciepłej herbaty i rozmowę. Czasami tyle wystarczy. うん。<laughs> <laughs> <laughs>